Iran to bardzo dobra drużyna, mistrz Azji. Grają bardzo dobrze, zwłaszcza w obronie. My dzisiaj zagraliśmy w końcówce drugiego i czwartego seta dużo gorzej. Piąty set poniżej naszego poziomu, dlatego przegraliśmy. Ciężko mi jest powiedzieć, co się stało. Nie kończymy czterech piłek chyba, czy tam trzech pod rząd. Dajemy się po prostu dogonić. Ale prawda jest taka, że bronili czasami nieprawdopodobne piłki. Ten mecz mógł mieć różne historie. Mogliśmy równie dobrze to przegrać 3-1. Równie dobrze mogliśmy wygrać to 3-0. Dlatego naprawdę zdawaliśmy sobie sprawę, jaki to jest turniej. Zdawaliśmy sobie już sprawę, że będą słabsze dni. Ten dzień był właśnie dzisiaj. Prowadziliśmy w czwartym już bodajże 20-16 i przestaliśmy grać swoją siatkówkę. Nie wiem, co się stało. Teraz musimy zapomnieć jak najszybciej o tym meczu, wyciągnąć z niego tylko wnioski i zapomnieć i grać dalej. Jesteśmy dalej w grze. Na pewno my zagraliśmy dużo słabiej, bo wydawało się, że czwarty set już mamy pod kontrolą i podobnie było we wcześniejszych setach, gdzie mieliśmy 4-5-punktową przewagę, a potem nie wiedzieć czemu robimy takie proste błędy. No ale to jest właśnie granie codziennie, codziennie praktycznie i niestety takie dni przychodzą. Jutro już kolejny mecz, wszyscy jesteśmy zmęczeni i przybici tą porażką, ale takie są realia tego turnieju i musimy sobie z nimi poradzić. No tak naprawdę okazuje się, że tutaj teoretycznie najsłabsi przeciwnicy wydają się najsilniejsi i jutro czeka nas równie ciężka przeprawa. Z Japonią będziemy walczyć, grają troszkę podobnie do Iranu, dlatego to będzie kolejny ciekawy mecz i trudny bardzo.